kolejne miejsce do fajnej zabawy, bo chyba dla takiej starszej młodzieży. Myślę, że i całkiem starsi jeszcze będą mogli się tutaj zabawić. Życzę wszystkim tutaj dobrej, przede wszystkim bezpiecznej zabawy na tej niesamowitej konstrukcji. No i cóż, chyba czas przeciąć wstępę i otworzyć to miejsce dla Was. Panią prezydent, pana prezydenta, panią dyrektor i pana Dominika. 3, 2, 1, start! Brawo! Drodzy Państwo, którzy będą prezentować się dzisiaj, czyli Dominik Pazdyk z Mielca i Dominik Furman z Rzeszowa, będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w Street Workoucie. Także serdecznie zapraszam, proszę o muzykę. Let's go! Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses. Dude, it's the truth, now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. When the lights go down, I see hell in you. But you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall. From a quarter mile, I can see you at the call. Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. Counting stars.
stars. Get it together. You might can't sleep when you let it serve. And now you wanna see me fall. From a quarter mile, I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it up, you'll see who had it all. Ze mną pokaz umiejętności prowadził Dominik Furman z grupy Skazani, Street Workout Rzeszów i Kamil Żak i Maciek Kielek z grupy Skazani na Street Workout Mielec. I możesz powiedzieć, ile lat trenujecie? No tutaj jest różny przedział, jeżeli chodzi o staż treningowy. Ja trenuję od 2017 roku, koledzy chyba troszeczkę krócej, no ale jak Państwo widzicie, wymaga to ogroma pracy, determinacji i tak naprawdę nie można sobie mówić, że nie chce się. Bo tutaj nikt nie mówił nie chce się i widać tego rezultaty. Brawo, brawa, ale ja mam jeszcze też jedno pytanie. Wiadomo, że przygotowujecie się do Mistrzostw Europy. Na pewno jakaś pomoc by się wam przydała, prawda? Tak, no już dla nas świetną pomocą jest to, że taki park powstał, gdzie jest piasek. No jest to bardzo duży komfort psychiczny. Tutaj Państwo widzieli bardzo zaawansowane umiejętności, które oczywiście poprzedzone były wieloma błędami, wieloma upadkami, często na twardą powierzchnię. No nie powiem, że kończyło się to przyjemnie. Oczywiście upadek na piasek jest znacznie bardziej komfortowy. Tym bardziej się cieszymy, że taki plac powstał. A jeszcze jedno pytanie, po co jedziemy, albo z jakimi nadziejami jedziemy na Mistrzostwa Europy? No oczywiście jedziemy z nadziejami na podium, nie ma co analizować innych opcji. Analiza innych opcji to analiza porażki, a oczywiście my mierzymy wysoko jako Polacy.
I na pewno byłoby fajnie, jakby też miasto was wspomogło w tym wyjeździe, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także trzymamy za słowo, mamy tutaj reprezentantów Urzędu Miasta, także wydaje mi się, że powinno być dobrze. Serdecznie dziękuję panowie, wielkie brawa, wielkie gratulacje dla was. No i drodzy państwo, klatka jest otwarta, zapraszamy wszystkich serdecznie. Kim już brakuje, nie?